Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym poradniku do drugiego sezonu rozdziału trzeciego w Fortnite. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Zapomnij też o kodzie twórcy, jakbyś coś kupował w sklepie, na przykład karnet bojowy na nowy sezon. To oczywiście nie zapomnij wpisać kodziku w sklepie tutaj na dole. Wpisujesz profi, potwierdzasz i dzięki temu mnie wspierasz. No i dzisiaj, jak to na start każdego sezonu, zajmiemy się oczywiście kolekcją. Mamy do odkrycia 24 postacie. Lecimy na solówki oczywiście dla pojedynczego gracza. No i będziemy sobie odkrywali całe 24 postacie wspólnie. I zaczynamy od numeru 1, który znajduje się nad schronieniem. Tutaj w tym miejscu mamy taki most, bramę. Idziemy sobie z nim oczywiście pogadać. Jest to oczywiście początek. Gadamy z nim i w ten sposób odblokowujemy go w naszej kolekcji. I przechodzimy teraz do numeru 2, czyli do Urojonoi. Znajduje się ona w trzech różnych lokacjach, ponieważ w jednej z tych trzech lokacji będziecie mogli ją znaleźć. Pierwszą lokacją jest tutaj ta lokacja po prawej, to jest oczywiście taka baza siódemki z poprzedniego sezonu. Drugie miejsce to jest ta baza siódemki tutaj, w tym miejscu. I trzecia lokacja, gdzie możecie ją spotkać, to jest ta baza siódemki tutaj. Ja mam akurat tego farta, że znajduje się ona tutaj, więc możemy z nią oczywiście sobie już szybko pogadać. I w ten sposób odblokujemy ją w naszej kolekcji. Numer trzeci, czyli przybysz, znajduje się on na wysepce tutaj na prawo od schronienia. Na tej wysepce, na całej tej wyspie możecie go spotkać, aktualnie jest tutaj na daszku, więc ja sobie z nim pogadam i w ten sposób go odblokujemy. Kolejną postacią jest naukowiec, którego znajdziemy na stacji synaptycznej, czyli tutaj dokładnie w tym miejscu. Standardowo podchodzimy, gadamy i mamy go odblokowanego. I kolejna postać w naszej kolekcji z numerem 5 to agent Jones i znajdziemy go w dwóch różnych lokacjach. Może on się znajdować tutaj w tym miejscu obok lepkiego lasku na lewo, ewentualnie tutaj na tym posterunku siódemki po lewej na górę od trocinowego tartaku. Ja mam tego farta, że jest akurat tutaj, więc sobie z nim pogadam i będę miał już go odblokowanego. I postać z numerem 6 to fundament, którego znajdziemy na schronieniu. Możemy go znaleźć tak naprawdę na całym schronieniu, ponieważ on jest postacią ruchomą i w każdym z tych budynków może się zrespić. No ja mam tego farta, że jest akurat w tym budyneczku i właśnie mi ucieka. Więc podejdźmy sobie do niego, pogadajmy z nim i w ten sposób odblokujemy go oczywiście w naszej kolekcji. Ok, a teraz przechodzimy, moi mili państwo, do numeru 7, 8, 9, 10 i 11. Siódemkę numer znajdziemy właściwie wszystkie te 5 numerków znajdziemy na Jonesowisku, tylko że w różnych budynkach. Musimy mieć oczywiście farta, tak jak w poprzednim sezonie, żeby ta akurat postać się nam zrespiła. W tej chwili mamy numer 11, który znajduje się tutaj w tym budynku, ale to za chwilę. Przejdźmy sobie oczywiście po kolei. Numer 7 będzie znajdował się tutaj, w tym miejscu. I numerem 7 jest Jonesy z bunkra. On się respawnuje obok tego tutaj Wanika. Numer 8, czyli Ludwik, respawnuje się tutaj w tym budynku, czyli dokładnie w tym samym chyba miejscu, jeżeli się nie mylę, co w poprzednim sezonie. Jest to tamten budynek. Numer 9, mózgowiec, respawnuje się tutaj pod tymi drzewkami. Numer 10 respawnuje się tutaj w tym budynku. I numer 11, którego aktualnie mamy zrespawnowanego, jak widzicie, respawnuje się on tutaj w tym budynku. No i możemy z nim oczywiście sobie pogadać i odkryć go w naszej kolekcji. A teraz przechodzimy do numeru 12, 13, 14 oraz 15. Wszystkie te numery znajdziemy na przylądku. Przy tylnym przylądku, przepraszam, czyli tutaj oczywiście. I teraz tak, tak samo jak z Jonesimi, musimy mieć farta po prostu, żeby ten któryś z tych przytulasek sków nam się zrespił. Więc zacznijmy sobie od numeru 12. Numer 12 respi się po prostu w tym tutaj dużym budynku i w tym tutaj możemy go znaleźć. Numer 13 respi się w tym oto budynku i tutaj możemy go również znaleźć. Numer 14 respawnuje się w czerwonym budynku, czyli w tym. I numer 15, czyli kwaczątko, które właśnie tutaj się nam zrespawnowało, znajduje się w środkowym budynku. Numer 16, Guaco, znajdziemy na lepkim lasku, tutaj na budynku nad restauracją i on jest na poddaszu. Wystarczy z nim oczywiście pogadać i mamy go odblokowanego. Numer 17, śmietankowiec, znajdziemy go na słodkim skrzyżowaniu, tutaj w tym budynku. I jest on chyba również na poddaszu, zaraz się przebijemy i się dowiemy, dokładnie tak. Gadamy z nim i mamy go odblokowanego. I numer 18, bracia Bao, znajdują się na kanionie kamienic, tutaj w hotelu.
na przedostatnim piętrze, dokładnie tutaj w tym oto pokoiku. Numer 19, czyli pomidorek znajdziemy na wykrzywionych wieżach w najwyższym budynku, czyli tutaj w tym miejscu. Wchodzimy, chyba to jest trzecie piętro, jeżeli się nie mylę. No i musimy się przebić tutaj przez ścianę do niego oczywiście. No i gadamy i w ten sposób odblokujemy go w naszej kolekcji. Numer 20, ciacho znajdziemy na kamienistym kinie, tutaj w tym miejscu pod ekranem. No i wystarczy standardowo z nim pogadać, żeby go odblokować. No i numer 21, znajduje się on na Daily Bugle w tym tutaj budynku. To jest trzecie piętro od góry i jest to skórek. No i czas na numer 22, czyli Gunnera, znajdziemy go na jaskini dowództwa. I ta postać, następna i 24, czyli wszystkie te tutaj trzy postacie są do nas wrogo nastawione. I Gunnera znajdziemy tam, o, w tamtym miejscu, on jest na dole, jak widzicie. No i czas na numer 23 na jaskini dowództwa, tak samo jak poprzedni numerek, tyle że na górze. Tutaj mamy ten statek i jak widzicie tutaj w tym miejscu, o, zniknęła gdzieś. Tutaj na dole, o, o, tam widzicie, tutaj, o, jest, jest nasz numer 23, którym jest szablozębny mistrz łowów. Nie będę do niego podchodził, ponieważ podobnie jak już wspominałem, podobnie jak numer 22, on również jest wrogo do nas nastawiony. I ostatnia postać z numerem 24, znajdziemy ją na fortecy, czyli w tym miejscu jest to Slane i musimy jej chwilę poszukać, ponieważ jest ona tutaj również, jak już wspominałem, wrogo do nas nastawiona, ale ma fajną broń w postaci auga. No trzeba ją oczywiście... Trzeba ją oczywiście znaleźć. O, mamy ją. Tutaj jest, w tym miejscu. I podobnie jak tamte postacie, musimy się z nią zmierzyć i ją pokonać, żebyśmy mogli ją odblokować w naszym ekwipunku. No ewentualnie może nas ona po prostu zabić. I w ten sposób też ona odblokuje się w naszym, w naszej kolekcji. Dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że Ci pomogłem w tym sezonie. Mam nadzieję, że zostawiłeś suba, łapeczkę i dzwoneczek, bo już w najbliższych dniach będą kolejne poradniki oczywiście dotyczące Fortnite'a. A teraz to tyle, dzięki za oglądanie, pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku, tak jak już wspomniałem, nie zapomnij też o moim kodzie twórcy i zapraszam Cię do linków w opisie. Trzymaj się, miłego popołudnia, cześć!